Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jestem na bagrach. Jestem razem z Krzyśkiem, który się tam z tyłu czai, tam się rozkłada. No i będziemy dzisiaj próbować łokonia łowić. Z tej strony mamy klub żeglarski Horn. Tutaj sobie już właśnie siedzą morsy w wodzie, morsują, moczą się. A my będziemy próbować. Najpierw będziemy rzucać pod ten pomost, przynajmniej ja. Potem tu jest kawałeczek dalej, takie wypłycenie. Zobaczymy. Pierwsze co to? Czeburaszka. 7 gram. Tu jest dosyć głęboko. Tu jest koło 6-5,5 metra. Chcę, żeby to bardzo szybko zeszło na dół. I prawdopodobnie okoń będzie brał, jeżeli będzie brał w ogóle, to będzie brał z dna. Także szykuję się. No a jak już jesteśmy na bagrach, no to nie wiem, czy w ogóle kojarzycie, skąd się wzięły bagry, ten cały zalew. Ten zalew ma już 80 lat, plus minus. Powstał podczas II wojny światowej. Był wybierany tutaj piasek i żwir do budowy węzła i dworca w Płaszowie. No i co? No i pracowali tutaj robotnicy przymusowi i więźniowie obozu koncentracyjnego w Płaszowie. I to było wszystko suche. No normalnie były tory kolejowe, takiej kolejki wąskotorowej, były wagoniki, wydobywali ten żwir, pompy sobie nadmiar wody odsysały. No ale przyszedł koniec wojny, 45, no i Niemcy po prostu stąd uciekli. I zostawili to wszystko. Co udało im się zabrać, to zabrali, a woda powolutku zaczęła ten dołek wypełniać. No i tak powstały nasze piękne bagry. Rzucamy, zacznijmy coś. Słuchajcie, wykonałem kilkanaście rzutów tutaj pod ten pomost i w zasadzie kompletnie nic się nie dzieje, poza złowionymi dosłownie kilkoma liściami. Założone co mam? No takiego black sherry kajteszka, ale kompletnie, słuchajcie, nic a nic się nie dzieje. Żadnego dotknięcia. Żadnego skubnięcia. Ale tak to jest przy takich zmianach pogody. Wczoraj mrzawka, pochmurzone wszystko, dzisiaj słonko wychodzi. No nie do wiary. No ale próbujemy, no próbujemy. Krzysiek się sympatycznie ulokował na pomoście. I próbuje coś dłubać, ale no nic, panowie, no nic kompletnie nie idzie dzisiaj. Pogoda się zmieniła. Słonko piękne wyszło. Co się dzieje, panie Krzyśku? Nic. O to chodzi, że nic. Ale próbujemy. No i słuchajcie, jestem teraz na tej bagrowej małej zatoczce. Tu jest troszeczkę dużo roślinek na dnie, więc próbuję na dropshota. Ale nic kompletnie. No nie ma nawet puknięcia. Nic się nie dzieje. Tak jakby normalnie rzucał w studnię. Nie do wiary. No ale próbujemy, no nie poddajemy się. No i słuchajcie, po serii niepowodzeń na bagrach, bo wykonałem ponad 100 rzutów, postanowiłem przyjechać na moją ulubioną ósemkę, no bo gdzieżby można było przyjechać. No i tutaj popróbuję coś za okoniem. Zobaczcie, tu są takie fajne połamane drzewka, tam wpadają sobie wody i tam też jest takie fajne drzewko i jest w zasięgu, spokojnie, spokojnie w zasięgu rzutu i coś będziemy próbować. Zaraz zobaczymy. No i co wam mogę powiedzieć? No ósemka, ósemka. Na bagrach nawet nie było dotknięcia, a tu proszę. Drugi rzut i jedzie coś małe, ale jest. Co to jest? Oj, no nie takie małe. No fajny, sympatyczny okoń. Mierzony, mierzony. To wam mogę od razu powiedzieć. No zobaczcie, jaka sympatyczna rybka. Jest piękny okonek mierzony. Wcięty idealnie, można by powiedzieć. Już go wyczepiamy. Pstryk. O, 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 o. Płyń, 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 płyń. Poszedł.
posiedł. Jeszcze tam się czai. I to był dokładnie drugi rzut. A na bagrach można sobie było rzucać i rzucać. I nic. Ale taka właśnie jest ta ósemeczka fajna. A gdzie rzucam? No pamiętacie, ostatnio byłem z pomostu z tamtej strony. Tam od strony mojej teraz lewej, jak patrzę. I rzucałem centralnie pod to drzewo, które jest przede mną. No i teraz rzucam, ale z drugiej strony. Myślałem, że tutaj nie będzie zasięgu, ale zasięg jest spokojnie. Rzucam główką piątką w tym momencie. O, jest opad. I powolutku, powolutku. Delikatne podbicia, czekam ze 2-3 sekundy i znowu podbicie. Jakbym miał już pierwsze cyknięcie, takie wrażenie miałem. No i tak. Jak nie ma okonia, to okoń jest na przylasku. A przynęta, no uklejka, taka kajteszkowa. 2,5 cala. O, jest, tam widzę, że się coś rzuciło, czyli trzeba szybko zwinąć. Zwijamy i próbujemy pod samo drzewo, nie? No i zobaczymy. O, już było branie. No, tak jak mówiłem, pyknięcie było. Możecie sami zobaczyć. Pięknie ściągnięta guma. Pociągnął za ogonek, dobrze, że mi go nie ściągnął, w sensie nie zerwał. No i jedziemy dalej. No i takie rzeczy się czasami też łowi. Byłem z tamtej strony i miałem jednego mierzonego konia, tak jak widzieliście, parę wyskrobków takich po kilkanaście centymetrów. Teraz przyszedłem na pomost, spróbujemy z tej strony drzewa, bo przyznam szczerze, że z tamtej było dosyć słabo. W ogóle ostatnio jak tu byłem na zawodach, to koło tego drzewa chodziła masa drobnicy. Widać było, że coś się dzieje. Teraz nic. No dobra, dalej jesteśmy na ósemce. Dzisiaj to już chyba ostatnie podejście. Wejdę sobie troszkę do wody. Jestem na rogu samym. I zobaczymy, co tu jeszcze słychać. Z pomostu miałem kilka wyskropków. No, zobaczymy, tu jeszcze chwilkę połowie. No dobra, słuchajcie, no wykonałem tutaj kilkadziesiąt rzutów. Nawet bez żadnego dotknięcia, żeby jakieś dotknięcie było. Dotknięcie, cokolwiek, nic. Jedyne sygnały, które konie dawały, były właśnie tam z pomostu. Tam miałem kilka wyszkrobków, jednego mierzonego. No i dzisiaj kończę, no bo to no nie ma sensu. Okoń po prostu dzisiaj nie żeruje. I podejrzewam, że nie zrobię dzisiaj tego filmu i nie wrzucę. Poczekam do jutra, może to jutro przyjadę. Jutro tą sprawę zakończymy. Mam nadzieję, że lepiej. No zobaczymy.
Trzymajcie się. Do jutra.